Witam Państwa bardzo serdecznie. Moim i Państwa gościem jest Pan Patryk Wild, radny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, Obywatelski Dolny Śląsk. Dzień dobry. Przewodniczący klubu. Tak, i przewodniczący Stowarzyszenia Nowoczesny Wałbrzych. No właśnie, ciągle o tym zapominam, a od tego chciałabym zacząć, bo właśnie Stowarzyszenie Nowoczesny Wałbrzych toczyło przed sekundą bój pod Mobrukiem. No tak, właściwie można powiedzieć pod nowymi inwestycjami tej firmy w Wałbrzychu. No, niestety ten scenariusz, który nakreśliłem, że jeżeli zostanie wybrany na prezydenta i ta władza się utrzyma tej ekipy, która rządziła wcześniej tym miastem, to wbrew deklaracjom firma Mobruk nie tylko się z tego miasta nie wyniesie, ale będzie tutaj się rozwijała. Ten scenariusz się realizuje, to znaczy firma ma nowe inwestycje i mieszkańcy się temu przyglądają, oczywiście protestują, nasze stowarzyszenie również, natomiast te protesty i deklaracje władz Wałbrzycha nawet, że nie chcą tej firmy tutaj, nie przekładają się na realne osiągnięcia, którymi to osiągnięciami byłoby oczywiście zaprzestanie działalności firmy Mobruk w Wałbrzychu. To nie jest firma, która się dała poznać jako partner, do którego można mieć zaufanie. Mówię o tych pożarach, które to składowisko odpadów przemysłowych i zakład przetwórstwa odpadów niebezpiecznych trawiły. Mamy olbrzymie wątpliwości. Zgłaszaliśmy wnioski o uchylenie decyzji, które pozwalały na zainstalowanie tutaj instalacji. W tej chwili sprawa jest też w prokuraturze. No, awarie instalacji Mobruka zdarzają się nie tylko w Wałbrzychu. Ostatnio była głośna sytuacja w Korzennej, w siedzibie Mobruka, gdzie nagle się zaczął z zakładu wydostawać amoniak i no, amoniak jest po prostu substancją trującą, gdzie Inspektorat Ochrony Środowiska, to są informacje medialne oczywiście z gazety Sądeczanin, ale no, w Nowosądeckiej rzece, w potoku, w pobliżu właśnie instalacji tej spółki odkryto jakieś tam ilości rtęci. No, jak ludzie słyszą takie informacje, no to trzeba się po prostu, każdy się zastanawia, po co jeszcze nowe inwestycje takiego przedsiębiorcy w Wałbrzychu. Ale może się nie zadzieje, bo prezydent jest przeciwny temu, żeby Mobruk się rozrastał, rósł w siłę w naszym mieście. No to są deklaracje, tak? Za nimi moim zdaniem nie idą działania, bo bardzo łatwo byłoby ograniczyć chociażby działanie składowiska odpadów przemysłowych, gdzie jest składowany, przywożony azbest. Ale prezydent mówił jednoznacznie, że tego nie można zrobić, że jest to bezprawne działanie. Można, no, ograniczenie tonażu, żeby tam był zakaz. No to dlaczego wjazdu tego nie robi? Proszę powiedzieć. To właśnie jest pytanie do prezydenta. Dlaczego na tej ulicy, jedynej osiedlowej ulicy, tak naprawdę mówię o Małopolskiej, która dojeżdża do zakładu Mobruka, czyli tego składowiska odpadów oraz zakładu przetwórstwa, recyklingu odpadów niebezpiecznych, gdzie tam strumień po prostu niebezpiecznych odpadów codziennie wjeżdża na tą na teren tej posesji. Dlaczego tam nie stanie na przykład zakaz wjazdu pojazdów powyżej 5 ton? To jest całkowicie legalne. Musieliby przeładowywać te niebezpieczne substancje na mniejsze pojazdy i by na pewno tego nie robili. Na pewno im by się przestało to opłacać, a nie mają pola do zaskarżenia. Ale takiej to jest, decyzji. Panie Patryku, bo to ja już to kilkakrotnie słyszałam z Pana ust, że można byłoby taki każdy znak. Każdy zarządca drogi taki znak. No właśnie, to proszę mi powiedzieć, dlaczego prezydent tego nie robi? Dlaczego służby właśnie prezydenta tego nie robią? Pana zdanie, dlaczego tak jest? To jest właśnie pytanie do Pana prezydenta, dlaczego tego nie robią. Prezydent powoływał się na różnego rodzaju opinie prawne. Tak, mówił, że nie płacilibyśmy jako miasto ogromne odszkodowania. Ja wtedy zapytałem w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej, czy jest jakakolwiek opinia prawna w mieście, z której wynika, że miasto płaciłoby jakiekolwiek odszkodowania za ograniczenie tonażu na tej drodze. I okazało się, że takiej opinii nie ma. To jest po prostu opinia pana prezydenta, jak mniemam, skoro o tym mówił, bo nie ma też żadnej umowy z Mobrukiem, która by zobowiązywała miasto do tego, żeby zapewnić przejezdność tam tych super ciężkich 40-tonowych ciężarówek.
No i w związku z tym ja chciałbym traktować... Takie dwuznaczne trochę, tak? Tłumaczenie ze strony prezydenta. No, tak. nie chcę, ale... Ale jednocześnie ale... nie zrobię ruchu żadnego takiego realnego, znaczy, który... Mnie kiedyś zadziwiło to, co powiedział prezydent po jednym z pożarów w Mobruku, kiedy powiedział, że mieszkańcy nie powinni się obawiać oparów czy dymu noszącego się z nad składowiska odpadów niebezpiecznych, bo jest to para wodna. No, więc, no ale jest lekarzem, więc wie, co mówi, prawda? No więc właśnie ja jestem bardzo ciekawy, kto zbadał to, co się wydobywało w czasie tego pożaru, żeby można było twierdzić, że to jest para wodna. Ja jestem absolutnie przekonany, że tam nie była to para wodna, albo nie tylko para wodna, bo każdy dym z pożaru jest bardzo toksyczny, a dym z to pożaru... To skąd wziął prezydent informację? Może go ktoś w błąd prowadził? No i tu właśnie dochodzimy do tej... takiej no bardzo wstydliwej moim zdaniem dla prezydenta sprawy, że oczywiście w deklaracjach miasto mówi, że chce się pozbyć, ale tak w sytuacjach realnych nie widać tych działań. I fakty są takie, że Mobruk się w Obrzychu rozwija i z przykrością muszę powiedzieć, że to jest w jakimś sensie potwierdzenie tego scenariusza, który przewidywałem w przypadku, gdyby Platforma Obywatelska i jej reprezentant utrzymali władzę nad miastem. No i tak się dzieje. Znaczy, tak się dzieje, ja nie chcę wchodzić ale dalej. Ale mieszkańcy, ja panu przypominam, tylko panie Patryku, wcale nie wybrali przedstawiciela tak. Platformy Obywatelskiej, tylko osobę niezależną. Ale mają dzisiaj przedstawiciela Platformy Obywatelskiej we władzach miasta. To, czy pan prezydent zapisał się później, jest oczywiście w jakimś sensie drugorzędne, bo de facto jest przedstawicielem Platformy Obywatelskiej, był jeszcze do niedawna wiceprzewodniczącym zarządu, który, mówię do niedawna, bo ten zarząd właśnie kończy swoją kadencję, nowy będzie wybrany. Zobaczymy, czy pan prezydent się w nim znajdzie, bo jego ostatnie działania na zjeździe wyborczym Platformy A co się panu nie podobało w tych działaniach? Nie, znaczy... To nie jest kwestia podobało czy nie podobało. One były moim zdaniem takie mało rozważne, bo jeżeli jest dwóch kandydatów, to nawet jeżeli się uważa, że jeden na pewno wygra, to ubliżanie drugiemu jest taką rzeczą nieostrożną. Komu ubliżył? No jeżeli mówi do Jacka Protasiewicza, idź Dolny Śląsk stupid, czyli Dolny Śląsk głupcze, no to nie jest to rzecz, która buduje dobry klimat, a chwilę później Jacek Protasiewicz został głosami Dolnośląskiej Platformy, większości działaczy, wybrany na przewodniczącego. Panie Patryku, ale jak to jest w ogóle, bo teraz mi przyszło takie pytanie do głowy, że pan tutaj narzeka na tą Platformę, że w Wałbrzychu, no to tak tu rządzi, że nie najlepiej rządzi pana zdaniem, a jednak we Wrocławiu próbujecie nawiązać jakiś dialog z panem Protasiewiczem. No, ja powiem, że my jako bezpartyjni samorządowcy staramy się nawiązać absolutnie z każdym dialog. Jeżeli z drugiej strony mamy jakąś chęć do współpracy, to oczywiście nad nie odpowiadamy. Na razie czekamy na jakieś propozycje, bo tak prawdę powiedziawszy to władze Platformy dopiero muszą się ukonstytuować. Ale nie zmienia to mojej krytycznej oceny dotyczącej tej formacji, zarówno jeśli chodzi o rządzenie krajem, jak i rządzeniem Dolnym Śląskiem jako województwem w ciągu ostatnich kilku lat. No i przede wszystkim jako formacji, która rządziła i rządzi wciąż Wałbrzychem, no bo to przecież jakby Mobruk w tym mieście, można powiedzieć, że jest niemal rówieśnikiem zarządu tworzonego, czy rządzenia przez tym miastem przez tę formację polityczną. I dlatego ja nie wierzyłem, że tu się jakoś specjalnie coś zmieni, jeżeli cały czas ta ekipa w trochę tam może personalnie pozmienianej formie, ale nadal będzie rządziła. I się tym, no, prawda jest taka, że fakty wskazują, że się nic naprawdę nie zmieniło, albo niewiele. Ale dzisiaj pod bramą Mobruka zjawili się także przedstawiciele miasta. Cóż mieli na ten temat do powiedzenia? Czy no, ktoś tam... Mówili to co zwykle, że niespecjalnie chcą tej firmy, że to się miało wszystko skończyć. Natomiast no to są słowa. Słowa są takie, że miasto nie chce, ale fakty są takie, że Mobruk tutaj się po prostu rozwija i mamy z jednej strony deklaracje, a z drugiej twarde fakty. I fakty są
dla Wałbrzyszan moim zdaniem absolutnie niepokojące, bo ta firma już się Wałbrzyszanom i nie tylko Wałbrzyszanom dała poznać od tej strony nie najlepszej. Dobrze, czy ktoś po Mobruku zamierza, czy będzie musiał posprzątać, ile to będzie kosztowało? O, tego to ja nie mam pojęcia. Nasze podejrzenia dotyczące tej instalacji są takie, że całe to składowisko jest wykonane, tak nam się wydaje na podstawie naszych obserwacji, w sposób wadliwy. To składowisko jest teoretycznie bezodpływowe, czyli wszystkie, ono ma 8 hektarów, na nie pada deszcz. To przesiąka dowód, tak? To, no teoretycznie nie powinno, tylko że tam jest zbudowany zbiornik bezodpływowy, który ma te odcieki ze składowiska odprowadzać. Tylko proszę sobie wyobrazić, że ten zbiornik jest trochę większy niż zwykłe przydomowe szambon, ma 30 metrów sześciennych, a na teren tego zakładu i składowiska rocznie spada jakieś 50-60 tysięcy metrów sześciennych wody, więc nawet jak połowa by odparowała, no to tam przynajmniej 1000 razy w ciągu roku, czyli ze 3-4 razy dziennie, trzeba byłoby to opróżniać, jeżeli rzeczywiście to składowisko miałoby być całkowicie bezodpływowe. Obawiam się, że to się nie dzieje. Jeżeli się nie dzieje i ten zbiornik się nie przelewa, no to najprawdopodobniej ta woda gdzieś, czy te ścieki tak naprawdę, gdzieś wciekają. Gdzie wciekają? No prawdopodobnie w te zalane chodniki kopalni. To jest dosyć przerażający scenariusz, jeżeli to jest prawda, bo mówię na razie o naszych opiniach. Ale też mam wrażenie, że to tym się powinny zająć po prostu służby tego państwa, jak to rzeczywiście wygląda. Kiedy zapytaliśmy firmę, która była wskazana jako ten odbiorca ścieków, to odpisali nam, że oni absolutnie nie odbierają żadnych ścieków już od jakiegoś czasu, więc dostałem... To jest taka dziwna niemoc tych służb jakaś. No, rzeczywiście jest to sytuacja takiego pobłażania nieprawdopodobnego i ja nie wiem, czy to nasze państwo jest po prostu już tak źle zorganizowane, czy też akurat w tym przypadku ta niemoc, która jest charakterystyczna raczej dla krajów trzeciego świata, nagle się objawia, a jeżeli tak, no to dlaczego? Natomiast no, nasze przemyślenia, my już prowadzimy wojnę z funkcjonowaniem tego typu instalacji od długiego czasu. Nie spoczniemy. Ja wprawdzie dzisiaj usłyszałem przy strony przedstawicieli tej firmy groźbę, że zaraz nas podadzą do sądu. I to jest właśnie ta arogancja. Nie tłumaczą, że mylicie się, bo jest inaczej, tylko no, takie aroganckie groźby. Przecież ja jestem radnym, ja wykonuję mandat w imieniu mieszkańców i to jest... Okej, nie boję się, jeżeli firma chciałaby mnie podać do sądu, to oczywiście jestem na to gotowy, ponieważ na wszystko, co mówię, mam dokumenty i moje wątpliwości, obawiam się, że niestety opierają się o twardą rzeczywistość, o twarde fakty. No to dziwi właśnie ta bezsilność władz naszego miasta. Dzisiaj był pan Sójka bodajże. Nie wiem, czy ma jakiś pomysł na to. Co prawda jakiś czas temu z panem prezydentem siedząc tutaj usłyszałam, że to już właściwie jest zamknięte składowisko, że zrobił wszystko, żeby to uczynić. Jednak się chyba nie udało, bo Mobruk niczego nie zamknął i dalej się tutaj zwozi. Dzisiaj przedstawiciel tej firmy Mobruka powiedział, że wprawdzie się nie zamknął, ale że zamierza zamknąć i że już się przygotowuje. No tak, bo zdaje się, że się ta wyczerpie się ta kwatera właśnie. No, chyba właśnie i wtedy już nie będzie miejsca, tak, żeby to. Chyba właśnie wtedy będzie to zamknięte, kiedy się to możliwości składowania skończą. No i co, i to tak zostanie tutaj u nas w środku miasta? Jeżeli nasze obawy, mówię o obawach Stowarzyszenia Nowoczesny Wałbrzych, się potwierdzą i jeżeli sądy przyznają nam rację, że od samego początku ten proces był wadliwy, wydawania tej decyzji, na podstawie której Mobruk się znalazł. Kto ją wydał? Wydał ją w 2002 roku prezydent. Znaczy historia całego tego składowiska jest wcześniejsza, ale w 2002 roku te takie kluczowe decyzje zostały wydane przez prezydenta miasta. I pana Piotra Kruszkowskiego, tak? Tak. Czy jego zastępcę? W tej chwili już nie pamiętam, bo tam było kilka decyzji. Niektóre były wydawane przez zastępcę z upoważnienia. No jakby nie ma to w tej chwili takiego bezpośredniego, poza personalnym
racjonalnymi ewentualnie konsekwencjami znaczenia, ale jeżeli rzeczywiście jest tak, że bo my mamy wątpliwości do instrukcji składowania tych odpadów, że to było wadliwe, no to naszym zdaniem ta firma, jeśli okazałoby się, że nasze obawy dotyczące tej membrany, która nie powinna przepuszczać tych odcieków, okażą się prawdziwe, to naszym zdaniem firma Mbrug powinna zabrać te wszystkie śmieci, które tutaj zwiozła i naprawić to, przywrócić do to stanu poprzedniego. Natomiast no, to będą, myślę, badały odpowiednie instytucje. My już kilka. No to znowu te ciężarówki będą musiały wyjeżdżać. Trzeba będzie przynajmniej część przemieścić, zrobić to podłoże odpowiednie. Ja bym w ogóle chciał, żeby ktoś dokonał po prostu jakiegoś takiego nawiertu i sprawdził, co tam rzeczywiście było składowane. Czy to było składowane zgodnie z tą instrukcją, bo jak ja słyszę, to przecież wszyscy wiemy, że to składowisko się samo zapalało nagle, nie wiadomo z jakiego powodu. A tu były zarzuty, że ono się samo zapalało zwykle przed wyborami. To dosyć naiwne. Nie chciałbym tam się do nich odnosić, bo to jest po prostu nieprawda. Natomiast, no tak się Mokrzycki bronił. Tak, no, ale to co ten pan ma mówić? No, jeżeli jednak ono się rzeczywiście zapalało samo, to jest niezwykle frapujące skład chemiczny tego, co tam jest w tym składowisku zmagazynowane, bo ja nie znam przypadku, żeby mi się na przykład w domu zapalił samodzielnie kosz na śmieci, więc raczej nie możliwe. I to są dosyć ciekawe rzeczy, ciekawe, czy to było zgodne z instrukcją chociażby tą składowania, którą my też w ogóle kwestionujemy. Tak. Panie Patryku, no dobrze, to walczycie, widzę, że nie składacie broni walczycie, macie drobne, ale jakieś tam sukcesy w tej wojnie. Mam nadzieję, że to rzeczywiście przyniesie jakiś spodziewany efekt, ale chciałabym zapytać jeszcze o sytuację taką polityczną, bo kurz po bitwie pomiędzy panem Jackiem Protasiewiczem a panem marszałkiem Schetyną już opadł. Pan Jacek Protasiewicz wygrał to starcie. I chciałabym zapytać, czy w jakimś sensie pan podejrzewa, w którą stronę pójdzie teraz ta cała sytuacja polityczna? Czy Wałbrzych z tego tytułu może zyskać, czy może stracić? Jak pan to widzi? Na pewno Wałbrzych w pewnym sensie wystawił się na duże ryzyko poprzez postawę prezydenta Szełmeja, bo tak jak powiedziałem, ona była bardzo niegrzeczna i tak też została, wiem, od kolegów również z Platformy Obywatelskiej, no bo przecież tam rozmawiamy ze sobą i wymieniamy się opiniami, więc to potwierdzają, została źle odebrana. Natomiast tak myślę, że jeżeli prawdą jest to, co mówią radni powiatów, że niektórzy delegaci z Wałbrzycha chwilę przed tym zjazdem dostali pracę w podległej marszałkowi województwa spółce, mówię o uzdrowiskach, no to wydaje mi się, że to może mieć daleko idące konsekwencje, ponieważ wygląda na to, że o tych radnych za chwilę może usłyszeć cała Polska. To są właśnie takie tematy, na które ogólnopolskie media są dzisiaj dosyć wrażliwe. No dobrze, ale co do Wałbrzycha, to co? To będzie tak, to będzie dobrze, nie będzie? Jak to pan? Ja przede wszystkim widzę, że Wałbrzych ma główny problem nie z powodu sytuacji politycznej, chociaż oczywiście niechęć, jest takie stopniowanie słowa wróg. Tak, właśnie, proszę przytoczyć. Wróg, najgorszy wróg i kolega z partii. Więc w partiach politycznych to tak rzeczywiście czasami wygląda. I w związku z tym to może trochę hamować rozwój, ale to jest trochę. Natomiast moim zdaniem w Wałbrzychu właśnie problem jest z upartyjnieniem tego samorządu, z tym, że wszyscy radni, albo większość radnych, przepraszam, nie wszyscy, tylko potakują i tylko to potrafią, w związku z czym Wałbrzych wchodzi w bardzo ryzykowne projekty, na które nie ma pieniędzy i za chwilę sytuacja w Wałbrzychu może być bardzo kiepska, to znaczy miasto może zabraknąć pieniędzy na realizację. No ale patrząc dookoła, panie Patryku, ja nie wiem, dlaczego pan nie jest hura optymistyczny? No bo robimy drogi, budujemy tutaj, mamy. No i to jest cudowne. Jeżeli się rzeczywiście to wszystko zamknie, no to bardzo fajnie, tylko ja nie za bardzo widzę możliwości, żeby to się spięło. No, miasto póki zbudowało, co to kredyty są. Tak, miasto zbudowało, tylko te kredyty kiedyś trzeba zacząć spłacać. Miasto zbudowało Aqua Zdrój
I to jest chyba, no, nie jest specjalną tajemnicą, że tam jest pełna katastrofa finansowa. Stara kopalnia już ma kosztować kilkadziesiąt milionów więcej i tak naprawdę nie za bardzo jest pomysł, skąd te pieniądze wziąć. Zwłaszcza, że trzeba będzie finansować teraz już nie budowę, ale funkcjonowanie AquaZdroju. No ale jeżeli co do starej chodzimy... kopalni, to jest pan znanym podobno pesymistą w tym względzie. Tak, znaczy, tak, rzeczywiście prezydent tak, cytował moją wypowiedź działaczom Platformy na zjeździe i ci działacze zastanowili się i powiedzieli, tak, no ten Wild ma rację, no nie można wybierać tego człowieka, którego popiera pan Szełemej, tylko trzeba wybrać Jacka Protasiewicza. Myślę, że tam nie mogło być na tym zjeździe, jak mówiłem, ale dzięki panu prezydentowi tak myślę, że trafiłem do niektórych działaczy z krytyką tych absurdalnych projektów, które natychmiast, jeżeli nie ma pieniędzy, to trzeba przerwać, ponieważ wchodzenie w nie głębiej i wydatkowanie coraz większej liczby środków w sytuacji, gdy nie ma szans na ich skończenie, to jest po prostu proszenie się o totalną katastrofę. No dobrze, ale to zostawimy teraz w połowie skończoną, czy w połowie nieskończoną. Ta inwestycja i tak się nie skończy. Ta inwestycja, moim zdaniem, już w tej chwili jest niemożliwa do ukończenia. Ale to prezydent będzie pełna jest z niej katastrofa. Bardzo, bardzo dumny. Nie, absolutnie. Proszę zwrócić uwagę, że prezydent już mówi, że to jest dziecko ministra Zdrojewskiego, pani poseł Mrzygłockiej. No, prezydent całkowicie się odcina... Tak? Mówiąc, że to jest dziecko pana ministra kultury. To jest pewnego rodzaju szantaż w stosunku do, tak ja to odbieram. Tak nakierował uwagę, tak? Tak, że to nie on, tak? Że to nie on. No ale to jak to nie on? Przecież był pełnomocnikiem pana prezydenta Kruszkowskiego do spraw starej kopalni przez chyba dwa lata. Jego odpowiedzialność prezydenta, obecnego prezydenta Wałbrzycha za projekt starej kopalni jest dużo dłuższa niż odpowiedzialność za inne projekty w Wałbrzychu, bo rzeczywiście był tutaj pełnomocnikiem. A ja się aż boję pana pytać o różne rzeczy, bo właśnie przyszło mi do głowy, że znowu będziemy gdzieś cytowani. No, jeżeli chodzi o starą kopalnię, to być może będziemy cytowani, ponieważ pan prezydent naszych wywiadów najwyraźniej bardzo zapartym uchem słucha. Natomiast dobrze, gdybyśmy byli cytowani, ponieważ ten projekt zaczyna się przeradzać w totalną katastrofę. W katastrofę dla Wałbrzycha, z której miasto może naprawdę się przez długie lata nie podnieść. I co więcej, to nie jest projekt... Ale może pan przesadza? Zdaniem pana prezydenta stan finansów naszego miasta jest doskonały i nie ma sensu go krytykować, bo fakty mówią same za siebie. Jesteśmy wypłacalni, są nam udzielane kolejne kredyty i jest wszystko w porządku. Oby to była prawda. Ja mam inne zdanie i wydaje mi się, że całe moje doświadczenie samorządowe i też jak patrzę na wyniki Wałbrzycha na półrocze, mówi mi, że tu się zapowiada olbrzymi finansowy problem. Problem z wypłacalnością miasta. I to jest problem, którego prezydent prawdopodobnie nie chce dostrzegać. Mam takie wrażenie, że prezydent uznał, że ponieważ jest z odpowiedniej partii, to koledzy z partii mu ten problem rozwiążą. Nawet kiedyś tak powiedział, że wstąpił do Platformy Obywatelskiej po to, żeby mu się łatwiej rządziło. No i to jest niezwykle naiwne założenie. Dobrze się rządzi wtedy, kiedy się rządzi racjonalnie, kiedy się wszystko policzy, kiedy się nie wchodzi w projekty, na które nie ma pieniędzy, bo to się wszystko pięknie zaczyna, ale fatalnie kończy. No tak, panie Patryku, ale trudno odmówić też prezydentowi słuszności w tym, bo z tego, co widzimy, to jednak Urząd Marszałkowski w osobie chociażby pana Jerzego Tutaja no bardzo pomaga Wałbrzychowi, partycypuje w wielu projektach realizowanych w mieście. Oczywiście, że tak, tylko jest pytanie, na ile Urząd Marszałkowski jest w stanie w tych projektach dalej partycypować, ponieważ Wałbrzych to jest ważne miasto w województwie dolnośląskim, ale ostatecznie mieszka tutaj tylko 3%, może 4% mieszkańców całego województwa dolnośląskiego. I oczekiwanie, że ta pomoc dla tych 3-4% mieszkańców województwa w sensie takim finansowym będzie radykalnie te 4-5% powiedzmy budżetu województwa przekraczała, jest oczekiwaniem na dłuższą metę nierealnym. Wałbrzych musi poradzić sobie sam, a ja nie widzę w działaniach prezydenta
takich działań, które spowodowałyby, że tu powstaną realne miejsca pracy, że tu ludzie zaczną przyjeżdżać, wydawać swoje pieniądze. To jest podstawowe. Ale prezydent ostatnio gdzieś powiedział, nie pamiętam gdzie, bodajże, nie wiem czy nie przekłamuję, na Powiatowej Radzie Zatrudnienia, że bezrobocie w Wałbrzychu, w powiecie wałbrzyskim spada. To dobrze chyba. Ale według informacji, które ja posiadam, bezrobocie w powiecie wałbrzyskim nie spada. Utrzymuje się na gigantycznym poziomie i to mimo tego, że bardzo duża grupa ludzi, na przykład ludzi młodych, jest na stałe poza Wałbrzychem. Jest albo na studiach, albo jest za granicą, gdzie pracują. Także ten optymizm jest w mojej opinii niepoparty twardymi faktami. No to gdzie leży prawda? Z jednej strony słyszymy, że jest świetnie, że wszystko idzie w dobrym kierunku, że Urząd Marszałkowski bardzo nam pomaga, bezrobocie spada. Urząd Marszałkowski, Sejmik Województwa rzeczywiście Wałbrzychowi pomaga. I wszystkim nam w województwie zależy na tym, żeby Wałbrzych się podniósł, ponieważ to miasto zostało potraktowane niesamowicie niesprawiedliwie. Ale też trzeba sobie jasno powiedzieć, że Urząd Marszałkowski czy Sejmik Województwa na dłuższą metę nie będzie sponsorował projektów, które wydają się taką, powiedzmy, nie wiem, fanaberią, jak na przykład kilkaset milionów na rozbudowę Giedeku. Więc to oczywiście, jeżeli kogoś stać i ktoś chce to robić, to nie ma problemu. Pytanie, czy stać? Ja nie mam najmniejszych wątpliwości, że radni województwa, gdyby był tu pomysł na postawienie jakiejś takiej inwestycji, która by rozruszała gospodarczo ten teren i ona nawet kosztowałaby to 150 czy 200 milionów, to powiedzieliby tak, to dofinansujemy, dlatego że to powoduje, że tutaj się poszerza baza podatkowa. Żeby. Natomiast jeżeli mówimy o takich projektach, które generują tylko kolejne zapotrzebowanie na utrzymywanie już zbudowanych instytucji, no to przekonanie do tego będzie trudne radnych sejmiku pozostałych, no bo oni też pochodzą ze swoich miejscowości, też tam mają jakieś takie własne potrzeby i no, tu sytuacja jest taka, że nie można opierać przyszłości Wałbrzycha o tak kruche założenie, że sejmik o to zawsze będzie Wałbrzych sponsorował. No, a takie projekty jak Giedek, no to jest właśnie takie chyba myślenie, no bo skąd Wałbrzych miałby wziąć te swoje sto kilkadziesiąt milionów na tę inwestycję, a potem na jej utrzymanie tak naprawdę. Ja rozumiem, że dla wielu mieszkańców ten budynek naprawdę się kojarzy bardzo dobrze i uważają, że on powinien zostać odbudowany. Ja też tak uważam, ale do niego trzeba wymyślić jakąś taką funkcję, która spowoduje, że on się przynajmniej sam utrzyma. A jeżeli inwestycja, która miała napędzać rozwój gospodarczy, czyli Aqua Zdrój, nie jest w stanie utrzymać się dzisiaj, nie mówię o spłacie kredytu, ale ja się obawiam, że tam nawet na utrzymanie pracowników nie ma, no to co tu mówić dopiero o inwestycji w nową filharmonię, bo przecież tym ma być Giedek. Dlatego ja nie jestem optymistą, jeśli chodzi o najbliższą przyszłość Wałbrzycha, choć wiele rzeczy optymistycznych dostrzegam. No, jeżeli się zakończą chociażby te remonty dróg, które w dużym stopniu wspomógł samorząd województwa, no to będzie chociaż jakieś pusto, się przynajmniej będzie jeździło lepiej po Wałbrzychu. My jako sejmik, i to z inicjatywy mojej i mojego klubu, wystosowaliśmy apel do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, żeby obwodnica Wałbrzycha, ta w ciągu drogi krajowej 35, czyli między pod Zamczem i Pieskową Górą, a centrum Wałbrzycha, żeby znalazła się jako taki projekt wyszczególniony, indykatywny na wykazie przedsięwzięć, które będą sfinansowane z nowych środków unijnych. Czyli żeby nie trzeba było konkurować w jakimś konkursie, tylko żeby to było od razu przypisane do Wałbrzycha. I tak prawdę powiedziawszy, myśmy wystąpili, ale nie wiem, czy władze Wałbrzycha wystąpiły, bo już słyszę, że jest jakiś nowy pomysł na przebieg obwodnicy gdzieś tam przez Konradów. Tak, będzie Konradów on prezentowany już w poniedziałek, tak, także zobaczymy. Pod Chełmcem, więc to jest ciekawe, czy prezydent już zrezygnował z tego, na co ma olbrzymie szanse, żeby dostać środki i co tak naprawdę
jest potrzebne, w szczególności mieszkańcom tych dwóch dużych osiedli, Piaskowej Góry. No właśnie, a jeszcze chciałam zapytać, skoro jesteśmy przy obwodnicy, to kto zapłaci też 60 milionów złotych? No, na razie, o ile wiem, w pierwszej instancji Wałbrzych przegrał i wyrok sądu pierwszej instancji, od którego się oczywiście można jeszcze odwołać, jest taki, że ma to zapłacić miasto. Po odzyskaniu Grodzkości jesteśmy za te drogi odpowiedzialni. Tak, to było do przewidzenia, natomiast ja przyznam się, że mi się wydaje, że powinien to wziąć na siebie jednak Skarb Państwa, bo w momencie, kiedy kiedy była wydana ta decyzja, to jeszcze jednak miasto nie było grodzkie. Nie było grodzkie, ale no, tu jest już, prawdę mówiąc, dyskusja między prawnikami. No i jest po tej pierwszej instancji duże prawdopodobieństwo, że Wałbrzych jednak te pieniądze będzie musiał zapłacić. Jeżeli ten teraz prezydent tej drogi nie chce budować, tylko chce budować jakąś inną, no to wygląda to na kompletnie absurdalne działanie, no bo tu trzeba będzie zapłacić 60 milionów. Droga, na którą można uzyskać środki unijne, nie będzie zbudowana, a ta druga droga, która na razie jest zupełnie w powijakach i prawdopodobnie wzbudzi gigantyczne protesty, to w ogóle nie wiadomo, czy będzie budowana, bo jej z kolei nie ma w żadnych planach województwa dolnośląskiego, a przynajmniej w części musiałoby ją finansować województwo. No i jeszcze spore na koniec zagrożenie. Spółka restrukturyzacji kopalń, która się domaga od nas też 20 milionów. Znaczy, myślę, że to chyba nie jest zagrożenie. To już z tego, co wiem, sprawa przeszła przez wszystkie instancje i w tej chwili to tylko dobra wola, która też w pewnym momencie się skończy w tej spółki, powoduje, że ona jeszcze nie windykuje pieniędzy z Wałbrzycha. No to jest właśnie wynik tego zamiatania już przez poprzednie władze, to już nie obciążam tym prezydenta, spraw pod dywan. Był problem, wiadomo było, że to raczej się przegra, no ale myślę, że tamte władze mówiły, to następcy się będą martwili i ten rachunek w tej chwili przychodzi do zapłacenia z dużymi odsetkami. I ja obawiam się, że wiele decyzji pana prezydenta Szemeja jest właśnie podejmowanych zgodnie z tą logiką. Nie obchodzi nas stara kopalnia, bo to rozliczenie to jest za 2 lata i to się już być może ktoś inny będzie martwił. No a może się tak zdarzyć, że to nie będzie za 2 lata, ale nawet jeśli, to konsekwencje dla miasta mogą być po prostu tragiczne. To znaczy, że sądzi pan, ma pan takie podejrzenia, że pan prezydent nie chce swojej przyszłości, tej dalszej, wiązać z naszym miastem? Ja myślę, to jest moja opinia, tak, że pan prezydent chce wiązać przyszłość z Wałbrzychem do wyborów parlamentarnych, które będą za 2 lata, czyli jeszcze 2014 rok, wybory samorządowe i bez względu na to, jak one pójdą, 2015 kandydowanie do Sejmu. To jest moja opinia. A czym jest poparta? Intuicją, ale moja intuicja już się raz sprawdziła, kiedy no chyba byłem pierwszy, który powiedział, że to właśnie pan dr Szałomej będzie nowym kandydatem Platformy Obywatelskiej w sytuacji, gdy Piotr Kluczkowski przegrał w sądzie i wybory zostały unieważnione. Dokładnie wtedy również się podpierałem intuicją. Teraz też się nią podpieram. Myślę, że tak to wygląda. Pożyjemy, zobaczymy. Tak jest. Dziękuję bardzo panu za przybycie do studia. Wszystkim państwu dziękuję za uwagę. Rozmawiałam z panem Patrykiem Wildem, radnym wojewódzkim, Obywatelski Dolny Śląsk i Nowoczesny Wałbrzych.